Dzień dobry, a gościem RMF FM jest Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, członek partii Nowa Nadzieja, następczyni partii Korwin. Dobrze wszystko powiedziałem? Bardzo dobrze, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Panie pośle, wcześniej była Polska Razem Jarosława Gowina, potem był Kukiz, teraz Konfederacja. To trzy ugrupowania polityczne w ile? W 11 lat? No, coś takiego. Dobra średnia. Ale poglądy się nie zmieniają, to najważniejsze. Ale rozumiem, że to teraz zostaje pan na dłużej. Mam nadzieję, że już na zawsze. Wie pan, zadam panu pytanie otwarte i liczę na to, że pan jako wykładowca akademicki zdaje sobie z tego sprawę. Mógłby pan na nie odpowiedzieć 20 minut, ale niech pan odpowie w 20 sekund. Dobrze. Dlaczego Konfederacja? To jest jedyne ugrupowanie wolnorynkowe w Polsce. Takie ugrupowanie, które stawia na niełupienie Polaków, jak robią PiS i PO, tylko na zostawienie Polakom więcej w kieszeni tych pieniędzy, które zarabiają poprzez uproszczenie i obniżenie podatków. Zmieścił się pan absolutnie. Wolnorynkowe i wolnościowe jeszcze czasami pan dodaje z tego, co widziałem. Tak. A czy w pojęciu wolności Konfederacji mieści się wolne prawo kobiet do aborcji? Panie redaktorze, znaczy ja nie lubię tych tematów światopoglądowych. Ale słuchajcie, powiem panu, ale ważne. Ja wytłumaczę panu dlaczego. To jest zresztą nie tylko w Polsce, ale aborcja służy jako taki gigantyczny temat zastępczy w tym sensie, że on służy wywoływaniu negatywnych emocji w społeczeństwie, skłóceniu ludzi po to, żeby móc ich rabować bezkarnie. Nie, ale on jest zastępczy tylko wtedy, kiedy nas nie dotyczy. Jak zaczyna dotyczyć, to wtedy nie jest zastępczy. Więc zapytam jeszcze raz, jak to jest z aborcją u Konfederacji? A ja myślę, że poglądy i kolegów, i moje są dość powszechnie znane. Panie redaktorze, to nie jest temat, który należy w tym momencie poruszać. Ja panu odpowiem jeszcze inaczej, jako socjolog prawa. Mhm. To, co tam sobie uchwalą politycy i o co będą strasznie pluć, krzyczeć na siebie, drapać i tak dalej, to niekoniecznie ma przełożenie na życie. To znaczy, to jest coś takiego, że to jest myślenie życzeniowe polityków, natomiast ja bym nie ruszał w tym momencie tej kwestii, zająłbym się tym, co Polaków w tym momencie dotyka najbardziej, czyli inflacją, drożyzną, zubożeniem Polaków. A widział i tym, pan że wszystkie, na ulicach, że... kiedy się okazało, że Trybunał Konstytucyjny zaostrzył prawo? Tak. I co pan myśli, że to Polaków nie dotyczy, ta sprawa? Ja się nie podpisałem pod tym wnioskiem do Trybunału. Natomiast powtarzam, nie ulegajmy naprawdę w tym momencie tym gierkom radykałów z jednej czy drugiej strony. Wie pan, zastanawiam się, dlaczego pan w taki elegancki sposób odmawia odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego to jest bolesny temat dla Konfederacji? Ale to jest, absolutnie to nie jest bolesny temat. Tylko mówię panu, że są dziesiątki innych, pilnych bardzo w tym momencie tematów. No, jednym z takich tematów jest to, że doszliśmy do pewnej granicy, jeżeli chodzi o tą nieustającą wojnę między Tuskiem a Kaczyńskim. I ten duopol w tym momencie okazuje się dla Polski bardzo szkodliwy. Panie redaktorze, oni pozamykali ludzi na długi czas w mieszkaniach, dzieci pozamykali lasy i później... Pan się szczepił, i później zaczęli, to myślę, że to jest sprawa osobista, i później w związku z tym, że pozamykali biznesy, to zaczęli uruchomili prasę drukarską i zaczęli drukować kilkaset miliardów złotych. Pytam o to w tym momencie, jak pan idzie do sklepu, to pan widzi konsekwencje tego. Inflacja jest nieślubnym dzieckiem trzech panów, Glapińskiego, Kaczyńskiego, Morawieckiego, ale akuszerem był Donald Tusk. Dlatego, że Donald Tusk był też za tym, żeby drukować te pieniądze w tym momencie, w związku z tym też doprowadził do tej drożyzny. Panie pośle, Konfederacja uprzedzała, że takie rozdawnictwo, rozrzucanie pieniędzy podatników doprowadzi do takiej sytuacji. Mówmy się, że ja będę zaznaczał, ile razy pan wspomni nazwisko Tusk. Kiedyś pamiętam, my też rozmawiałem z Januszem Kowalskim. Więcej nie muszę, jak pan nie chce, jeżeli pan nie chce, nie chcę, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Konfederacji. Jak gdy mówimy o Konfederacji, to chciałbym porozmawiać. A swoją drogą to bardzo ciekawe, że wie pan, próbowałem znaleźć program aktualny Konfederacji. Pan pisze ten program? Ten program, znaczy jest program, jest parę programów. Tak, są trzy. No więc właśnie. No właśnie, ale ostatni wie pan, z którego roku jest? Ale wie pan, czy nie? Nie pamiętam, sprzed roku. Ostatnia odsłona programowa była... Z 2021. A kiedy będzie nowy program Konfederacji? Kolejne odsłony programowe będą najpóźniej w czerwcu. I pan też uczestniczy w pisaniu tego programu? Uczestniczę częściowo, tak, jeżeli chodzi o aspekty podatkowe, chociaż oczywiście tutaj dominującą rolę odgrywa
prezes dr Sławomir Mentzel, który jest też doradcą podatkowym, doktorem ekonomii, w związku z tym świetnie się za tym zna i tutaj muszę powiedzieć, o co nam chodzi. My jako jedyne ugrupowanie chcemy upraszczać i obniżać podatki. Dobrze. My pytamy, dlaczego polska ustawa o VAT musi mieć 370 stron, jeżeli niemiecka jest dwa razy krótsza, a estońska ma jakieś 40 stron. My wdrażamy te same dyrektywy europejskie, panie redaktorze, w związku z tym nie wiadomo, dlaczego to polskie prawo jest tak skomplikowane. Nikogo nie obchodzą podatki, wie pan z kogo to cytat? No. Ze Sławomira Mentzena, doktora, którego pan wspomniał przed chwilą, z wystąpienia z, niech sobie przypomnę tutaj, 25 marca 2019 roku. Jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili. Ale to wytłumaczmy pana doktora, bo jemu zapewne chodziło o to, że Polacy często nie zdają sobie sprawy, jak wysokie podatki płacą. Jesteśmy po to, żeby im to tłumaczyć, prawda? Mogą zarabiać więcej, jeżeli przestaną głosować na PiS i PO, po prostu. Zostawmy podatki, posłuchajmy doktora Mentzena, dobrze? Super. Z tego samego wystąpienia. Pan je pewnie doskonale zna, 25 marca 2019 domyślam roku. Domyślam się, co pan puści. I krach. Proszę. Skoro my robimy te badania, skoro robimy te grupy fokusowe, skoro my śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców, to my wiemy, co mówić, żeby wyborcy tego słuchali. Korzystamy z danych. To jest podejście naukowe. I z tego powodu w sposób taki naukowy wyszło nam pięć naszych postulatów. Nazwałem je piątką Konfederacji. Właśnie je ogłaszam światu po raz pierwszy. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. No i co pan na to? Ja jestem trochę zaskoczony. Tym, jak to brzmiało? Nie, zaskoczony tym, że jestem w tym momencie w najbardziej popularnym radiu w Polsce, a pan redaktor nie zna nowej piątki Mentzena. Nowa piątka Mentzena. A co ze starą się stało? No ja zaraz panu powiem. Została zastąpiona przez nową. Rozumiem, a bo data się nie tak, sprawdziła. Że standardem dla pracujących Polaków powinien być dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje. I to jest cel, do którego dąży Konfederacja. Do a tego, co żeby się stało ze starą piątką, Polaków. Pan dlaczego zrezygnowaliście z tej starej piątki? Zaczęliście się jej wstydzić? Ja zdradzę państwu, że rozmawialiśmy przed programem z panem redaktorem, że ja jestem wykładowcą akademickim. Tak. Ja również wykładam metodologię badań społecznych i bardzo często opowiadałem o różnych badaniach. Doktor Sławomir Mentzen opowiadał tam o jednym z badań sondażowych. Tam były wtedy takie tematy, jak na przykład roszczenia żydowskie, organizacji żydowskich nie o tym opowiadał, bo ja wysłuchałem tego wykładu. Nie o tym opowiadał, było, opowiadał jak należy mówić o polityce. No ale to właśnie o tym tłumaczę panu, że pamięta pan, że te kwestie tych roszczeń organizacji żydowskich od 30 lat się pojawiają. Dobrze, że pan o tym wspomniał. O tym wspomniał, bo mam ten fragment jeszcze raz przygotowany. Możemy wykorzystać rysy. Nie znudzi się pan redaktorowi. Nie, absolutnie. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię. To bardziej chwyci. I co więcej, myślą państwo, że jak oni już dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków. Założą Polakom homonto i będą uprawiać nimi pole. Bardziej przerażająca wizja, prawda? Ja bym nie chciał mieć takiego homonta na sobie i uprawiać pola temu Żydowi. Nic tutaj o badaniach, nic tutaj o uprawianiu polityki. No i co pan o tym myśli? Myślę, że to była taka, powiedzmy, ironia. Nie, to nie troszkę, była ironia. I trochę błędna, dlatego że homonto Polacy mają założone. Przez kogo? Ale przez PiS i Platformę, które łupią Polaków w sposób bezlitosny. Ostatnio licytując się na coraz to nowe projekty socjalne. Słyszał pan, no, jedni mówią kredyt 0%, drudzy kredyt 2%, jedni babciowe, inni tam jeszcze jakieś dodatki. Ja pytam, dlaczego Polak, który już spłacił kredyt, spłaca kredyt albo nie chce brać kredytu, ma w tym momencie finansować kiełbasę wyborczą Kaczyńskiego czy Tuska. Konfederacja mówi zupełnie inaczej. Uprośćmy podatki. Znieśmy podatek Belki. Ja powiem panu, co mówi obniżmy ceny paliwa. Leży w Sejmie projekt Tanie Paliwo Konfederacji. O 1/4 możemy od razu obniżyć paliwo, ograniczając VAT, akcyzę, likwidując opłatę emisyjną, którą wprowadził PiS i obniżając opłatę paliwową. Wprowadźmy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tak jak w Niemczech. O podatkach jeszcze porozmawiamy. Konfederacji, prawda? Nie wyciągi sprzed 5 lat. Co pan powie? Nieważny jest program, ważne są emocje. To jest również cytat z tego samego wystąpienia. Dalszy ciąg naszej rozmowy w mediach społecznościowych, w radiu RMF24. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Dziękujemy. Panie pośle, to są pana nowi koledzy. Tak. Jest pan z nich zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. I zgadza się pan z ich poglądami? Tak.
również znaczy z tymi dotyczącymi polityki zagranicznej, również z tymi dotyczącymi spraw społecznych. Nie mówię o podatkach. Panie redaktorze, Konfederacja jest poważną, rosnącą trzecią siłą. Tego nikt nie kwestionuje. Przypomnę, że w ciągu ostatniego pół roku notowania nam średnia sondażowa wzrosła z jakichś 5% do 11-12 nawet w niektórych badaniach. Tak? I to z czegoś wynika. Jesteśmy szerokim ugrupowaniem, w którym również są pewne rozbieżności światopoglądowe, programowe. A jakie to rozbieżności? To znaczy pan by się nie podpisał pod tymi myślę, słowami? Ja myślę, że pod którymi? Pod chociażby albo pierwszym, albo drugim wystąpieniem prezesa. Ale ja panu tłumaczyłem, że to było wystąpienie komentujące pewne badania. Pan by powiedział takie słowa? Pan by powiedział takie słowa? Na wykładzie dla studentów? Dlaczego nie? Proszę wyobrazić sobie, że Sławomir Mentzen jest młodym człowiekiem, a wtedy był jeszcze młodszym. Młodszym, to ja powiem, ile miał lat, wie pan? 33. No, wie pan, że w wieku 33 lat w historii naszej cywilizacji są tacy, którzy zrobili bardzo dużo. Pije pan do Aleksandra Macedońskiego? Między innymi, ja mam tak. nadzieję, że Sławomir Mentzen będzie kiedyś przywódcą Polski, która wydobędzie Polskę z tej wojny polsko-polskiej, kaczyńsko-tuskiej. I nie zwalałbym tego na niedojrzałość polityczną Sławomira Mentzena, bo był już wtedy, ale, o ile dobrze mówię, po 5 lat po doktoracie, tak? Panie redaktorze, ale wie pan, to jest... Muszę drugi raz wspomnieć o Tusku w tej rozmowie. A jednak, dlatego, dobrze. Że ja mam wrażenie, że pan realizuje w tym momencie zlecenie Donalda Tuska, który jako pierwszy poruszył ten temat na głos. Czy zastanawiał się pan, panie redaktorze, albo nasi słuchacze, dlaczego Tusk to zrobił? Otóż, przepraszam, dlaczego Donald to zrobił? On dokonał zasadniczego zwrotu w historii Platformy Obywatelskiej, która 20 lat temu powstawała jako ugrupowanie wolnorynkowe. Jako ugrupowanie, które obiecywało niskie podatki. Pan były premier sam mówił, że wyrzuci z rządu każdego, kto podniesie podatki. Co robił przez 8 lat? Nieustająco podwyższał podatki. Choćby ta kwestia VAT-u podniesionego na chwilę do 23%, prawda, i utrzymywanego. To porozmawiamy o pieniądzach. I teraz tak, w momencie, jak się okazało, że z Platformy Obywatelskiej wyborcy uciekają do Konfederacji, to on się przeraził i sięgnął po co? Postraszenie w tym momencie Żydami, postraszenie gejami i tak dalej. Były premier, którego nazwiska nie mogę wymieniać, bo mi pan zakazał. No pan chyba żartuje, kiedy Donald Tusk straszył Żydami? No to właśnie... Którzy obrażają Żydów. To jest zupełnie inna różnica. Kto obraża Żydów? No a nie słyszał pan? No dobrze, mogę to zacytować? Porozmawiajmy o pieniądzach. Zacytuję go. On powiedział coś takiego. Znajdzie się kij na tęczowy ryj. Tak powiedział były premier Donald Tusk. Nie, niech pan zaznaczy jeszcze raz. Dobrze. No i on to powiedział, niech pan znajdzie. Rozumiem. Ostatnio na swoim spotkaniu. Rozumiem, tylko że cytował wtedy, prawda? Czy człowiek cywilizowany cytuje takie rzeczy? Aha. Mam poważne wątpliwości. Zastanawiam się, czy ja jestem cywilizowany, jeżeli cytuję cytującego, ale mam nadzieję, że mi pan wybaczy. Pełna swoboda w doborze współpracowników, kontrahentów, pracowników i klientów. To cytat z programu. Pan go przeczytał z programu Konfederacji. Wie pan z którego? No proszę powiedzieć, z jakiego fragmentu. Z test konstytucyjnych. Konstytucyjnych 2020 rok. To znaczy, że jeżeli tracę pracę, to dostanę zasiłek, czy nie? Ale nie rozumiem kontekstu. Jeszcze raz. Pełna swoboda dla przedsiębiorców. Co oferuje Konfederacja? Pełna swoboda w doborze współpracowników, kontrahentów, pracowników i klientów. No. I teraz tak. Wyobraźmy sobie, że... A nie zgadza się pan z tym? Wie pan, nie chciałbym, żeby na przykład moja żona, przychodząc do takiego pracownika w świecie Konfederacji, musiała się tłumaczyć, pracodawcy, musiałaby się tłumaczyć z tego, czy będzie w ciąży za rok, albo nie będzie w ciąży, ale czy planuje dziecko, czy ale nie. Ale tam nic takiego nie jest powiedziane. Ale nie, jest pełna swoboda w doborze współpracowników i pracowników. Ale my w odróżnieniu od rządzących jesteśmy legalistami, przestrzegamy obowiązującego prawa. Mamy coś takiego w tym momencie, jak... Przestrzegacie konstytucji? I przestrzegamy konstytucji. I nawołujecie jednocześnie do jej zmiany. Ale to nie ma zakazu w Polsce nawoływania do zmiany konstytucji. W innym punkcie, ale nie ma zakazu, wie pan, że można zmieniać konstytucję. Rozumiem, no, tak. Można nawoływać do zmiany konstytucji, ale nie można przeciwko niej postępować. To pan wie. To my nie postępujemy. W odróżnieniu od rządzących zawsze ich krytykowaliśmy w tym zakresie. No dobrze, ale wracając do tych pracodawców. My jesteśmy za tym, żeby pracodawcy mieli swobodę kształtowania swoich firm. A pracownicy mają również prawa zagwarantowane w kodeksie pracy. A dostaną zasiłek dla bezrobotnych, jeśli stracą pracę?
No, mamy w tym momencie jakieś obowiązujące zasiłki. My zasadniczo jesteśmy zadawaniem ludziom wędki, a nie ryby. Ale czyli, to zaraz, czy będą zasiłki dla bezrobotnych, czy nie? Nie jesteśmy, w świecie Konfederacji. Jesteśmy za ograniczaniem zasiłków. No, jesteśmy za tym, żeby stwarzać ludziom możliwości podejmowania pracy. Ograniczaniem, czy ma ich nie być w ogóle, tak? Chcemy obniżyć podatki po to, żeby zachęcać ludzi do pracowania. Proszę zauważyć, że PiS i Platforma zniechęcają ludzi do pracy, nieustannie podnosząc podatki. Mhm. Podatek PIT to jest podatek karzący ludzi za pracę. Konfederacja jako jedyne ugrupowanie w Polsce wskazuje na to, żebyśmy przestali karać ludzi przedsiębiorczych, ludzi pracowitych i tak dalej, i tak dalej. No, nie da się pewnie zrezygnować z jakiegoś niewielkiego zasiłku, natomiast te zasiłki, wie pan, jak one funkcjonują w tym momencie. 500 plus nie, tak? Ale zasiłki, wytłumaczmy też słuchaczom, jak one funkcjonują. One zasadniczo działają w ten sposób, że to nie chodzi o sam zasiłek, tylko bezrobotni się rejestrują po to, żeby być ubezpieczenie zdrowotne po prostu. Tak, no, tak to funkcjonuje w urzędach pracy. Czasami, żeby mieć za co żyć, wie pan? Czasami tak bywa. Nie da się przeżyć za zasiłek. Zgadzać. Z tym się akurat, zgadzamy. A pozwolenie na broń? Chyba dobrze, tak? Bo chyba wolimy, jeżeli człowiek jest zdolny do pracy, żeby pracował, niż żeby nie pracował. Mamy dostawać pozwolenie na broń? Ale no, dostajemy pozwolenie na broń w tym momencie. Tak, ktoś, a czy broń ma być szeroko dostępna? Jesteśmy zwolennikami tego, żeby Polska nie była niechlubnym wyjątkiem w Europie. A jakim niechlubnym wyjątkiem? Polska jest najbardziej rozbrojonym państwem. Według jakich danych państwem, pan to mówi? Według wszelkich dostępnych danych. Ja mam przed sobą dane. Niech pan mi powie, jakie Small to ma dane. Small Arms Survey, szwajcarska firma, która pokazuje, że owszem, Polska jest jednym z krajów, gdzie się najmniej używa broni, gdzie na 100 mieszkańców mamy 1,3 sztuki broni. Niewiele. Ale na Litwie i w Rumunii jest 0,7. Nie jesteśmy najbardziej rozbrojeni. No ja widziałem takie dane, które pokazują, że w Polsce jednak jest na 1000 mieszkańców najmniej sztuk broni, czy na 100, jak pan redaktor zdecydował, ale to jest niewielka różnica. Wie pan, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili? Wie. Czy niedobrze by było, żeby jednak Polacy mieli możliwość przechodzenia przeszkolenia w zakresie posługiwania się bronią i żeby ucywilizować dostęp do broni, żeby było tak jak w Niemczech, jak w Czechach, jak we Francji, gdzie jest dużo więcej, jak w Szwajcarii, gdzie jest dużo więcej sztuk broni na 100 mieszkańców. Ja nie mówię, żeby w tym momencie można było kupić broń w sklepie spożywczym, tak? Natomiast mówię panu, że w innych państwach zachodnich jest z tym dużo lepiej i ja nie uważam, ja szanuję Polaków naprawdę, nie uważam, że Polacy są głupsi od naszych sąsiadów. Wie pan, tylko wyobraża pan sobie taką rzeczywistość, że mamy ludzi bez pracy, z minimalnym zasiłkiem i jednocześnie w swobodny dostęp do broni? To pan jakąś przedziwną dystopię rysuje. To można spisać w formie jakiejś książki, natomiast nie sądzę, żeby to nam zagrażało, panie redaktorze. A pan wspomniał o Ukrainie, a propos, w tym nowym programie, który jeszcze nie powstał, ale który powstaje, rozumiem, kto będzie odpowiadał za część zagraniczną programu? Ja zostawiłbym to, jeśli mogę, współprzewodniczącym Konfederacji, czyli Sławomirowi Męcenowi i Krzysztofowi Bosakowi, żeby oni mogli dokonać odsłon, czy to w maju, czy w czerwcu, kolejnych naszego programu. Panie pośle, tak zostawiamy trochę te tematy najbardziej drażliwe. Ani aborcję zostawiamy, ale Ukrainę też zostawiamy. Ja panu mówię o naszych postulatach, które my prezentujemy. To nie nasza wojna. Nie od święta, tylko na codziennych konferencjach. To nie nasza wojna, mówi Grzegorz Braun. Pan by tak powiedział? Nie słyszałem, żeby pan Grzegorz Braun tak mówił. Ja bym powiedział nie, bo to jest inaczej, przeczytania w Rzeczpospolitej. Ja bym powiedział tak, mamy do czynienia z gigantyczną aferą zbożową. Ta afera zbożowa rozpoczęła się w momencie, kiedy rząd PiS-u wylobował w Brukseli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady znoszącego cła na towary z Ukrainy. Wtedy wyszedł, stanął przed wszystkimi Polakami prezes Jarosław Kaczyński i powiedział tak, to nie zaszkodzi polskim rolnikom. Zanim wyszedł premier Morawiecki i powiedział, to będzie tylko tranzyt zboża. Oni kłamali. I to kłamali świadomie w twarz Polakom przez 10 miesięcy, mówiąc, że zboże będzie tylko w tranzycie. To zboże zalało rynek polski, szkodząc nie tylko rolnikom, szkodząc wszystkim konsumentom, bo my w tym momencie nie wiemy, co jemy. Ja chcę z panem rozmawiać o Konfederacji, a pan mi mówi o tym, co powiedział Kaczyński, co powiedział No to ja mówię panu, jaką politykę zagraniczną prowadziłaby Konfederacja. Konfederacja nie zgodziłaby się na postawienie interesu ukraińskiego przed interesem polskim. A wpuściłaby Ukraińców do Polski, którzy potrzebowali pomocy? Proszę dać mi dokończyć.
dokończyć myśl. Tak? A to zrobił Kaczyński z Morawieckim. Zresztą wszyscy polscy europarlamentarzyści za tym głosowali. My jesteśmy za tym, żeby pomagać Ukrainie, żeby była jasność. Konfederacja jest za pomaganiem Ukrainie, ale z głową. I nigdy nie wolno stawiać interesu obcego państwa przed interesem polskim. Tym się różni Konfederacja od PiSu i Platformy. Ale być może nie do końca tak samo rozumiecie interes Polski, jak na przykład ci, którzy wpuścili Ukraińców potrzebujących pomocy do naszego kraju. To pan bierze pod uwagę. Panie redaktorze, ja jestem za jak najbardziej i Konfederacja cała za pomocą humanitarną. To znaczy kobiety z dziećmi należy wpuszczać. Natomiast teraz tak, w momencie, kiedy uchodźcy dostają z kieszeni polskich podatników bardzo daleko idące przywileje należne obywatelom. Dostają 500+. Wie pan, ile to dostają kosztowało? Kapitał rodzicielski. Wie pan, wiem, zaraz panu powiem. Dostają dostęp do opieki zdrowotnej, kulejącej bardzo, jak wiemy, po pandemii mieliśmy 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, prawda? Dostają dostęp do edukacji i tak dalej. I dostają to, no, na razie wydaje się bezterminowo. To ja pytam, czy ktoś zapytał finansujących, czy zapytał Polaków, czy zgadzają się na to, żeby nie obywatele dostawali wszystkie przywileje należne obywatelom polskim i przez nich finansowane. Ile to kosztowało? W ubiegłym roku pomoc Polski dla Ukrainy to było 40-50 miliardów złotych, wliczając pomoc wspaniałą zresztą Polaków świadczoną. A ile dostała partia, ile dostała Konfederacja z budżetu państwa? Wie pan, w poprzednim roku? Jakieś 6 milionów złotych, zdaje się. I te pieniądze poszły chociaż na pomoc dla tych, którzy tej pomocy potrzebowali? Czy tylko na rozwój partii? Zdaje się, że z tego, co słyszałem, była pomoc, natomiast ja nie jestem księgowym Konfederacji, więc no, nie, przepraszam, nie pamiętam. Nie, myślałem, wydaje że pan też o podatkach dużo mówi, więc Wydaje mi się, że była pomoc, ale umówmy się, że partie polityczne nie są jakby od pomocy bezpośredniej. Rozumiem, tak? Rozumiem. Ja myślę, że każdy, wy wiecie, jak to zrobić, ja myślę, chciałem zapytać. Oczywiście. Ja myślę, że inaczej nie. My mówimy co innego. My mówimy tak. Nie wolno stawiać interesów innych państw, innych nacji przed interesem polskim, a w momencie, jeżeli się płaci z kieszeni podatników olbrzymie pieniądze, to należy Polaków zapytać o to. Panie pośle, zupełnie zmieńmy temat. Wybiera się pan na urodziny do Pawła Kukiza? Paweł jakoś niespecjalnie organizuje, z tego co pamiętam, urodziny. 60 będą. Nie lubi, jeśli dobrze pamiętam, ich obchodzić w ogóle. A dzwonił do pana, albo pan do niego dzwonił ostatnio? Paweł dzwonił do mnie z okazji, czy pisał z okazji urodzin, ja na pewno też z okazji jego urodzin. No, ale staram tylko takie okolicznościowe rozmowy. Długo żeście rozmawiali? My mamy kontakt z Pawłem, natomiast poszliśmy zupełnie innymi drogami. Tak? Paweł wspiera jedną z dwóch stron tego sporu, który uważam, że dla Polski jest szkodliwy. Popisowego. To jest błąd. Trochę szkoda panu, czy nie? Szkoda mi tego projektu. To był momentami projekt zbierający bardzo fajnych ludzi. Ja w tym momencie oczywiście z wieloma z nimi współpracuję w Konfederacji. Zachęcam ich, żeby wsparli Konfederację jako jedyną siłę, która może zakończyć ten duopol PO-PiS-u i tą wojnę. Tych dwóch starszych panów, którzy powinni już być na emeryturze. Zasłużonej dziękuję, bądź nie. Dziękuję, doceniam. I wiele osób z Kukiz15 dawnego przechodzi. Ja w tym momencie na przykład w okręgu, w którym z tego będę startował, czyli Gdyńsko-Słupskim, z nimi współpracuję. Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, członek partii Nowa Nadzieja, był gościem Radia RMF FM. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.